nowe ogniska zgnilca amerykańskiego. GIS apeluje o ostrożność podczas zbierania grzybów. Greckie winnice zagrożone suszą. Przybywa nowych ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, w czerwcu potwierdzono kilkanaście nowych zakażonych pasiek. Choroba pojawiła się na terenie województwa podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego, a także w województwie małopolskim, pomorskim i świętokrzyskim. Zgnilec amerykański jest chorobą o typowo sezonowym przebiegu. Ubiegły rok cechował się ponad przeciętną liczbą ognisk tego wirusa. Potwierdzono wówczas blisko 190 ognisk choroby, co było największą liczbą od roku 2019. Najwięcej zachorowań, podobnie jak w tym roku, potwierdzono na południu kraju. Są już pierwsze zatrucia grzybami. W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny zaapelował o ostrożność i zbieranie tylko tych grzybów, co do których nie ma się wątpliwości. GIS przypomniał, że spośród grzybów występujących w polskich lasach szczególnie niebezpieczne są te, które mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych, a zbieranie grzybów wymaga wiedzy i doświadczenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zebrane grzyby są jadalne, nie ryzykujmy. W takiej sytuacji najlepiej przynieść je do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni, czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące. W tym roku 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu. Standardowo realizacją świadczeń zajmą się Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie wypłacane jest uprawnionym z automatu, nie trzeba więc składać żadnego wniosku. W tym roku 14. w pełnej wysokości będzie nieco niższa niż przed rokiem i wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę w wysokości 2900 zł brutto i więcej, 14. zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. 14. emeryturę otrzyma w tym roku blisko 9 milionów osób, w tym prawie 6,5 miliona osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości. Fale upałów szkodzą winiarskim regionom Grecji. Producenci skarżą się na suszę i wysokie temperatury, sięgające nawet 37 stopni oraz utrzymujące się również w nocy, przez co winorośla nie otrzymują w tym czasie potrzebnego odpoczynku i nie mogą się zregenerować. Według szacunków będzie to najgorszy sezon od prawie 30 lat. Plantatorzy próbują dostosowywać się do zmian klimatu, przenosząc swoje winnice na północ kraju, a także zmieniając sposób produkcji wina. Zbiory winogron planowane są dopiero pod koniec września. Pomimo rosyjskich ataków na porty na wybrzeżu Morza Czarnego i nad Dunajem, Ukraina wyeksportowała w lipcu 4 200 000 ton żywności, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem, podała agencja Reutera. Na obecny eksport złożyła się tegoroczna pszenica oraz kukurydza pochodząca z ubiegłorocznych zbiorów. Jednak jak oceniają specjaliści do spraw rolnictwa, tegoroczne zbiory będą niższe o nawet 14,5 miliona ton od ubiegłorocznych. Przed rosyjską pełnowymiarową napaścią, czyli od lutego 2022 roku, Ukraina eksportowała 6 milionów ton zbóż miesięcznie tylko przez porty czarnomorskie. W ubiegłym roku większość pszenicy z Ukrainy trafiła do Hiszpanii, Egiptu oraz Indonezji, a kukurydza do Hiszpanii oraz Chin.